Hej, hej, witajcie. I dzisiaj przed nami gra Afterburner. Właśnie się odpala, odpaliła się. Tak to wygląda. Na szczęście ekran mamy w pozycji poziomej, także będzie dobrze to widoczne. Gra jest z 87 roku, tak jak widzimy, wydane przez firmę Sega. Jedna z ciekawszych, wydaje mi się, pozycji, jeśli chodzi o automaty, bo w owym czasie było niewiele gier, które w ten sposób właśnie podchodziły do trójwymiarowej rzeczywistości. Natomiast tutaj, jak zobaczymy za chwilę na tym demku, które mam nadzieję za moment się rozpocznie, no ten samolot faktycznie daje tutaj radę w tej grafice 3D. No to są coś ale zdjęcia. Czym można strzelać, pokazane. O właśnie, i tutaj zaczyna nam się to demko. Także no fajnie to wygląda. I te, nie wiem, chmury, czy tam cokolwiek to jest, czy góry może, też fajnie trójwymiarowo są zrobione, po prostu w takich pasach, które są bliższy plan dalszy. Fajnie to jest zrobione, no tutaj. Dobrze, co by nie tracić czasu, za chwilę sami zobaczycie, jak to wygląda. Wrzucam 3 żetony może. Raz, 2, 3. 9 graczy może maksymalnie grać. No dobrze, będę grał sam niestety, z racji tego, że nie mam z kim, to jest raz. A dwa, potrzebny byłby dodatkowy pad. No to lecimy, strzelamy, próbujemy, może mi się coś uda zastrzelić. A czy się uda, to zobaczymy. Dobra. Jakąś tam rakietę można puścić. O, patrzcie, widzicie? Puszczam, tylko że muszę nacelować mniej więcej. I mogę puścić rakietę. Czy rakieta da radę? Kurczę, ciężko tu jest sterować, powiem wam, wiecie? Bo nie dość, że mamy prawe, lewo, góra, dół, to jeszcze w stosunku do horyzontu mamy różne przechylenia. I to jest... O, tutaj rakietę też puściłem, ale chyba nie pocelowała. No dobra, gdzie coś mamy? O, proszę bardzo, kolejna rakieta. O, kolejna plansza, ładnie. Puściłem rakietę, ale chyba nie dosięgła celu. Oj, chyba nie udało się. Chyba się nie udało, słuchajcie. O, niestety. Zdecydowanie się nie udało. Zobaczymy, czy będzie kontynuacja. Nie, znaczy kontynuacja. No, to wszystko jest jeszcze w ramach tego samego żetonu, tej samej monety. Natomiast czy będzie kontynuacja po... Oj. Chcę go... Patrzcie, kurczę, no nie mogę go. O. Pyk. Dobra, poszła rakieta. Oj, niestety, rozwaliło mnie. Muszę się napełnić. O! Napełniam się, patrzcie. Ale bajer. No, na ówczesne czasy, powiem wam, faktycznie to było... to była technologia. A, i tutaj jeszcze co jest ciekawym utrudnieniem, że joystick działa dokładnie odwrotnie, czyli jeżeli przesuwam do góry, to lecę w dół, a jak przesuwam w dół, to lecę do góry. Czyli dokładnie... Oj, rozwaliłem się. Czyli dokładnie, słuchajcie, tak to, jak to jest w samolocie. No bo tam też jest to sterowanie takie troszeczkę... A! Dobra. Rakieta poszła! Poszła! Oj! Niestety, ja też poszedłem. Ale może się uda. Dobra, rakieta. Oj nie. Bo to trzeba, widzicie, nacelować i w ostatniej chwili zjechać z tej trajektorii, żeby pocelować tą rakietą. O, może teraz. O. Nie wiem, czy to doleciało, czy nie doleciało. Oj, nie. Nie o taką Polskę my walczyli. Jak to można byłoby powiedzieć, jest to gra, cytując słowa jednego z youtuberów, gra z wyższej półki. To jest gra z wyższej półki. I teraz do was pytanie i zagadka. Jeżeli wiecie, co za youtuber bardzo często używa tego sformułowania, to dajcie znać w komentarzach, a dostaniecie, w przypadku oczywiście poprawnej odpowiedzi, dostaniecie serduszko. Kto używa stwierdzenia gra z wyższej półki?
Słucham. Jeżeli wiecie, piszcie, a dostaniecie serducho. Oj, rozwaliłem się. No i co teraz? Houston, mamy problem. Nie, nie mamy problemu. Czekajcie. Koniec gry? Jak to koniec gry? Przecież tyle rzuciłem tych żetonów, to co, wszystko mi już wyśrpało? No wyśrpało mi tyle żetonów, patrzcie. Dobra, lecimy dalej, wrzucamy żetony znowuż. Raz, dwa, trzy, no pięć wrzucimy sobie. Cztery, pięć, dobra, pięć żetonów wrzuconych. Zobaczymy, jak daleko mi się na tych pięciu żetonach uda dojść, bo w tym momencie już mamy dosyć, no sporo tych samolotów, tudzież żyć. Dobra. Powtarzam pytanie konkursowe. Oj, nie namierzyło. Powtarzam pytanie konkursowe, słuchajcie. Kto używa stwierdzenia gra z wyższej półki? A to właśnie taka gra z wyższej półki jest, słuchajcie. Kto używa takiego stwierdzenia? Kto tak mówi? Który youtuber? Piszcie, zgadujcie, wpisujcie to w komentarzach, a dostaniecie z pewnością serduszko. Serduszko dostanie każda osoba, która poprawnie napisze odpowiedź. Kto używa... O, rozwaliłem się. Kto używa stwierdzenia bardzo często gra z wyższej półki? Oto dzisiejsze pytanie konkursowe. O! Coś było? Było? Czy nie było? Nie, no kurde. Nie udało się. Dobra. Gonimy. O, nie, no co jest grane, kurczę? Czy tak słowo mi idzie? No chciałbym go namierzyć, kurde. No dobra, ready. Coś jest nie tak. Dobra, będę wyżej leciał, bo to może ja po prostu za nisko lecę, nie? No teraz to mnie zestrzeli ewidentnie. Zderzenie nastąpiło. Nastąpiło zderzenie. O, muszę się zatankować. Dobra. Tankujta. Dobra. Zatankowany jestem do pełna. Lecimy. Oj. Oj nie, to było zderzenie. To było zderzenie w powietrzu. Nie ten korytarz powietrzny wybrałem, chyba co trzeba. Dobra. Ładnie. Dobra, poszła rakieta. Poszła rakieta i w tym samym momencie mnie roztegowali. No niestety. Dobra, no próbujemy. Oj, nie. To nie było korzystne, to nie było dobre. O! No, to jednak te 3D czy tam 4D ładnie wygląda, muszę wam powiedzieć. A, nie udało się. A! Ale jeszcze mamy 4 samoloty. Na 4 samolotach może coś można jeszcze powojować i 4 życia oczywiście. Przypominam pytanie konkursowe, za które można dostać serduszko w komentarzach. Kto używa stwierdzenia, który youtuber, że gra jest z wyższej półki? A ta gra właśnie taka jest. To jest gra, słuchajcie, z wyższej półki. Bo na 87 rok, czyli kiedy ona, że tak powiem, ujrzała światło dzienne, to nie było takich gier. Były gry wtedy proste, że tak powiem, zresztą widzieliście pewnie to na innych moich filmikach. O, dobra. A nie. Więc ta gra z pewnością jest z wyższej półki. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jeżeli macie inne zdanie, to słucham w komentarzach. O! Dobra! Poszła! Nie, rozwalili mnie.
To jest jakaś niesprawiedliwość. To jest jakaś niesprawiedliwość, bo ja od dołu zaleciałem, słuchajcie. To się tak szybko wszystko dzieje, ale o. O! Nie! Nie, no kurde. Nie, no już. Wymęczyła mnie ta gra. Wymęczyła mnie ta gra. Dajmy sobie spokój. Na pewno będzie wpis, także na wpis czekamy. Czekamy na wpis. Czy gra mi zaoferuje wpis? Patrzcie, jaka nie zaoferowała wpisu. No jestem zdruzgotany. No niestety, wpisu nie mamy, ale żeśmy trochę chociaż pograli. Także trzymajcie się, do następnego odcinka, pozdrawiam serdecznie i nie zapominajcie o konkursie, a można dostać serduszko w komentarzach. Na razie, cześć!